Budzik Siewcy. Obudzi Twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Marka. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go: które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: pierwsze jest: słuchaj, Izraelu. Pan, Bóg nasz, jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Budzik Siewcy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj mamy szczególny dzień, dlatego że dzisiaj jest Dzień Kobiet. Drogie Panie, najpierw Wam niech mi będzie wolno w imieniu wszystkich mężczyzn złożyć najserdeczniejsze życzenie i życzyć wzoru Maryi, tej, która jest pełna łaski, kacharitomene, abyście i Wy były pełne Ducha Świętego. Miłości, która nie pochodzi od nas, jest Jego darem. Ewangelia, bo przechodzimy do Ewangelii. Ewangelia dzisiaj mówi o tym: słuchaj, Izraelu. Pan jest Twoim Bogiem. Będziesz miłował Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. I teraz kilka punktów. Pierwsza rzecz. Jak kochać mamy, byśmy mogli wzbudzać wiarę? Ty i ja, jak mamy kochać, żeby nasze słowa, nasze czyny, nasze gesty budziły w ludziach wiarę? Jest taka modlitwa z IV wieku, która mówi: Chrystus, nie ma innych rąk. Ma Twoje i moje ręce, by czynić dobro. Chrystus, nie ma innych ust. Ma Twoje i moje usta, byśmy czynili dobro. Chrystus, nie ma innych oczu, uszu. Ma Twoje oczy, uszy, nogi, żeby zajść tam, gdzie powinniśmy wiedzieć, żeby zajść. No i teraz, dlatego ta Ewangelia nabiera smaku i jakości, kiedy widzimy, że w momencie, w którym kochamy bliźniego jak siebie samego, a jeśli w nas jest miłość Boga, to drugiej osoby nie skrzywdzimy. Przykład. Była para w małżeństwie i żona bardzo paliła papierosy. Mąż był nauczycielem WF-u, wysportowanym, więc nie tylko, że jemu przeszkadzało to, że żona siebie zatruwa w jakiś sposób, no ale też, że no, ona nazywał ją dymiący parowóz. Dymiący parowóz, że ona jedzie tak i po prostu wszędzie, gdzie się da. I zwracał jej uwagę, starał się, ponieważ ją kochał. Dbał o miłość, ale dbał też o nią, żeby nic się z nią nie stało. I ona tam kiedyś w przypływie emocji wzięła papieros i mu dmuchnęła. Pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz. I kiedyś tak w takiej bezradności on mówi do niej: nie pal, nie? I ona mówi: weź skończ. I on uciekł po prostu do kuchni. Ona przybiegła za nim do kuchni i zauważyła widok swojego męża, takiego rosłego, mocnego, silnego. Dłonie skrywał twarz, oczy i po prostu płakał. Po prostu płakał. W takiej bezradności miłości nic innemu nie mógł zrobić. Chciał pomóc przez mówienie, schował się i płakał. I ona mówi: no czystą miłość zobaczyłam w moim mężu. Czystą miłość. To był ostatni dzień, kiedy paliła. Dlaczego o tym mówię? Jak mamy kochać my, żeby wzbudzać wiarę? Dzisiaj szczególnie, kiedy mamy Dzień Kobiet, drogie Panie, Wy jesteście stworzone do czynienia piękna. Czynem, słowem, gestem, do czynienia piękna. W kanapkach, tak? My weźmiemy kiełbasę i będziemy jedli, a Wy stworzycie kanapki. Wy stworzycie po prostu sztukę. Więc niech mi będzie wolno podziękować w tym miejscu Wam, drogie Panie, za każdą dobrą, drobną rzecz, słowo, czyn i gest, które czynicie pięknym w naszym świecie. Niech Wam nie zabraknie sił i Bożego błogosławieństwa, ale i każdemu z nas, żebyśmy czynami, słowami, gestami budzili dzisiaj wiarę.